Uwaga, uwaga, drodzy państwo, szanowni goście, ten kanał to potęga wokalu, a ja jestem Gumiś i dzisiaj będę gadał do was jak lektor z Lidla. Nie, no żartuję oczywiście, a tak swoją drogą to są bardzo ciekawe ćwiczenia, takie udawanie właśnie innych głosów, czy z reklam, czy parodiowanie zwierząt, to są bardzo ciekawe, czasami przydatne ćwiczenia emisji głosu. Cześć wszystkim, trochę mnie nie było, no ale wiecie, teraz jest ciężki czas, ja też nie miałem ostatnimi czasy lekko, ale jestem w naszej próbowni, także dzisiaj sobie pooglądamy wspólnie, pooglądamy sobie bitwy, najlepsze bitwy, 10 najlepszych bitew z The Voice of Poland i weźcie sobie, zróbcie herbatę albo kawę. No to będzie długi film, chyba że go podzielę później na dwa, to się jeszcze okaże. Także oglądamy wspólnie i trochę sobie pogadamy. Jako że YouTube bardzo skrzętnie blokuje mi te materiały z The Voice of Poland, dlatego też to nie będzie oryginalny dźwięk, to będziecie słyszeć ten dźwięk, który tutaj się przebija przez mikrofon z głośników. I jeżeli chcecie sobie obejrzeć całość tego, to oczywiście link zamieszczę w opisie do oryginalnego filmu, tych 10 bitew Voice of Poland. I my sobie zaczynamy od Say Something, Lena Osińska, Gracjan Kalandyk. To są pierwsi nasi wykonawcy i to jest jedna z 10 najlepszych bitew The Voice of Poland. Zaczynamy. Pięknie nastrojowo. And I'll be the one if you want me to. Justyna Steszkowska się rozkleiła. Przednie czysto. Kurczę. Ale wyszedł z tego. I to już lepiej sobie to umiejsce wyżej, nie? Fajnie, to siadło. Świetna harmonia. Dobra, a więc tam pani Lena oraz Gracjan są tacy wokaliści. I tutaj przykład, pierwszy z brzegu, który mi przychodzi do głowy, to jest Jacek z Kwiatu Jabłoni. To są wokaliści, którzy dużo lepiej brzmią w harmonii, niż jak zostałem sami. Tutaj wydaje mi się, że to jest ten przypadek pana Gracjana. Jego barwa jest taka bardzo miękka,
ale po prostu solowo wypada trochę gorzej niż pani Lena, która totalnie czuła tą piosenkę, totalnie jakby... miała konekcję taką totalną, czy imersję po prostu w tej piosence zanurzona była i ja popłynąłem razem z nią absolutnie. Wróćcie. Autoreklama. Wbijajcie. Snowblind. Król. Fajna piosenka od mojej kapeli. Sprawdźcie to. Dobrze. Druga piosenka. Zabieracie cię właśnie tam. O, Mateusz Ziółko. Oczywiście Mateusza znam. I pan Ernest Staniaszek. O ile dobrze to jest napisane. Staniaszek. Co to, drumla? Okej, okay. Mateusz Ziółko to Mateusz Ziółko. On wie, co robi z głosem, naprawdę, i też przy tych chrypach on wykorzystuje prawidłowy fry register. Natomiast pan Ernest już niekoniecznie. Przede wszystkim to ustawienie, które on tutaj ma, to nie jest dobra sprawa. Ja jestem przekonany. Teraz mogę się mylić. Może to też mieć związek z jakimś stresem akurat w tym jednym kawałku. Ale myślę, że mógłbym się założyć o kartofle jakieś, że po trzech utworach zaśpiewanych w ten sposób ten pan stracił głos totalnie. Bo najpierw jest... Popatrzcie na Szymona, tak? Na Mateusza, przepraszam, Ziółko. Który śpiewa najpierw, ma dobrą bazę na luźno. Zabia! I dodaje fraj, tak? I to jest tak, jak to powinno się robić, żeby nie tracić głosu. Natomiast ten drugi pan ściska bardzo krtań, dodaje za dużo tego distortion, które jest też głośnością powodowane. Dlatego on odchyla mikrofon tak dalej. Zabia! On krzyczy. A słuchajcie, a naprawdę dobra technika fraj, dobra technika grid polega na tym, żeby właśnie nie krzyczeć. Zabiorę cię właśnie tam! Bez żadnej spiny, a nie zabiorę! Nie ma tego, tak się nie robi. Po prostu, aż mi coś tam stanęło. Natomiast no, obaj mają charakterystyczne głosy, trzeba przyznać. I znowu, popatrzcie, jak Ziółko robi, jaki ten riff zrobił taki delikatny. Zabiorę cię! Wiecie, nie wiem, który to był dokładnie fragment, ale on to robi naturalnie, robi to lekko, ma to wyćwiczone. On tu się nie spina w ogóle, w ogóle. On tak jakby mówił coś tam sobie, często podśpiewywał, a brzmi kapitalnie. Natomiast, no niestety ten drugi pan ciśnie, bardzo ciśnie, a... Głosy z chrypą wymagają braku ciśnienia w pewnym rejestrze, tak? To nie może być głośno przede wszystkim. To nie może być zabiorę! To musi być zabiorę! Dodanie fraja, tak? Zabiorę! Wtedy można docisnąć, ok? Ale najpierw musi być ten stabilny dźwięk, ten dźwięk podstawowy musi być lekki. Zabiorę! I wtedy można dopiero docisnąć. Każdym jakby można redukować tą moc, czyli bez ciśnienia. I też słychać na przykład, że on nauczył się tej techniki distortion, czyli śpiewania z chrypą. Zabiorę cię właśnie tam! I jeszcze mi brakuje na samym końcu. Ooh yeah, I'm James Hetfield from Metallica!
Nie w tej piosence. Sorry. Dobra, i tutaj na przykład też słychać kolejny błąd, to jest jego wydech, za duży. On już pociągnął tą frazę, już nie miał powietrza. Potrzebujesz mnie! I wypluł się z powietrza, a to powinno być w taki sposób wykonane. Potrzebujesz mnie! I całe płuca dopiero schodzą, tak? Wydech następuje nie w trakcie wydobywania dźwięku, tylko po nim. I w każdym jednym ujęciu pana Ziółko widać, jaką on ma niesamowitą kontrolę nad tym, co robi. Nie ma żadnej reakcji jego ciała na to, co się wydobywa z ust. Czy śpiewa proste dźwięki, czy śpiewa trudne dźwięki, czy śpiewa wysoko, czy śpiewa nisko, czy śpiewa z chrypą, czy śpiewa bez niej. On to tak kontroluje, tam nie ma drgnięcia. On gra na instrumencie i jest zabiorę cię! Yeah! Yeah! Nie ma praktycznie żadnego ruchu, brwi się nie zmrużają i tak dalej. Natomiast ten drugi pan, jakbyście słyszeli takiego rocka za ścianą, to chłopaki tam grają. Nie ma żadnego jakiegoś spięcia, czegoś takiego. Natomiast ten drugi pan, właśnie widać, że przy każdym jednym takim jakimś mocniejszym dźwięku podnosi ramiona, brwi mu się dziwnie układają, ma takie yeah! Wiecie, jestem straszny, groźny. Nie, to są spięcia, które są absolutnie niepotrzebne. Mateusz Ziółko, zabiorę cię! Yeah! Yeah! Robi to bez żadnej presji. Bez żadnej presji. Jego brwi się zupełnie nie ruszają. Robi to na luzie. Na luzie. Robi to na luzie. Bez żadnej reakcji organizmu na to, co wykonuje. No i tutaj na samym końcu już było widać, jakie panowie mają możliwości, czyli ten dźwięk kontra ten dźwięk. Jaka jest różnica możliwości między nimi? No, myślę, że Ziółko zmiótł w tym wykonaniu. Mimo tego, że tam barwa i sposób śpiewania oczywiście bardzo do mnie przemawia tego drugiego pana. Także jedziemy dalej, drodzy państwo. Piotr Tłustochowicz i Krzysztof Iwaneczko teraz śpiewają piosenkę Lay Me Down. Ała! Okej, ogólnie to ten pierwszy pan, czyli pan Krzysztof Iwaneczko bodajże,
który pierwszy wszedł. Mimo, że strasznie nie lubię takiego sposobu śpiewania, w którym jedyny, dobry, niepowtarzalny i tylko toleruję ten sposób śpiewania u Piaska, który tutaj siedzi na krzesełku. Mimo tego, że ja strasznie nie lubię, jak ktoś go naśladuje. Śpiewam on pięknie, tak najpiękniej na świecie. Nienawidzę takiego sposobu śpiewania. To trzeba przyznać, że ten chłopak robi to bardzo dobrze. Natomiast ten drugi gorzej. No wszyscy się bujają, tak jakby było zaskakująco dobre wykonanie, natomiast nie jest, słuchajcie, bo skat robiony w tle jest bardzo trudne, żeby skupić się na tym, żeby twoje dźwięki były czyste i z odpowiednią emisją, z odpowiednią intonacją jest bardzo trudne, jeżeli ktoś śpiewa lead w tym samym momencie, tak? To jest niezwykle trudne, to naprawdę potrafią najlepsi. I teraz jakbyśmy wyciągnęli tą ścieżkę leadu, czyli tego pierwszego pana, który śpiewa tam pierwszą linię i zostawili sam ten skat, on jest tragicznie nieczysto, on jest, mija się ze dźwiękami, ale, że tak powiem, nie wiem, ilu wokalistów w Polsce byłoby w stanie to zaśpiewać dobrze. Mało podejrzewam. Ja na pewno nie. No, nie był dobry ten skat z tyłu, ale też bardzo trudny. Ja to rozumiem, że tam mogło się to mijać. Mi się to nie podobało. Jakby za dużo troszeczkę chyba wziął ten wokalista sobie na głowę w tym kawałku. No i cóż, wszyscy się zachwycili, mnie to nie zachwyciło. No ale nie musi przecież. Moje zdanie się nie liczy. Obaj fajnie śpiewają. Ten pierwszy pan lepszy chyba był, tak mi się wydaje. Nie wiem, kto wygrał, nie mam pojęcia, nie oglądam Voice of Poland. Pamiętajcie, że ja odpisuję praktycznie na wszystkie komentarze, także możecie komentować, co wy o tym myślicie, co chcecie następne usłyszeć. Na kanale Potęga Wokalu, gdyż dzisiaj w naszym Lidlu. Dobra, to ja myślę, że już długo będzie trwał ten odcinek, także o, jeszcze jedną parkę sobie, powiedzmy sobie, zrobimy. Jeszcze jeden finał i to będzie Bang Bang. Aga Damrych i Anna Karwan. No Annę Karwan kojarzę. Ona zdaje się coverowała Aleję Gwiazd od Zdzisławy Sośnickiej. Tam w taki rockowy sposób fajny. Tak, to chyba była ona. Też nie śledzę, nie znam się, ale wydaje mi się, że tak. To jest ta piosenka do kozaczenia, no. Tak. To jest ta piosenka, gdzie pokaż kobieto, oczywiście dla kobiet, wszystko, co potrafisz. To jest piosenka expose artystyczne, okej? Okay? Ten bang, tam można zrobić wszystko i ja podejrzewam, że to będzie grubo. Piękna harmonia. Mm-mm.
to nie te dźwięki są. Dobra, no ogólnie mam wrażenie, że tam naprawdę ich poniosło, że naprawdę się te dziewczyny bawiły. Były nie te niedociągnięte dźwięki. Było parę fałszów. Ta pani blondynka to jest, zdaje się, ta Ania Karwan, z tego co, tak mi się wydaje, nawet nie wiem jak ona wygląda, ale jest taka szansa, że to była ona. Słuchajcie, no... Te wykonanie ogólnie bardzo energetyczne. Tu aranż robi dużo, ale też tu jest naprawdę fajnie, rytmicznie to zaśpiewały dziewczyny. Nie było dużo poślizgów. W niektórych miejscach tam leciutko pływało, ale za piosenką musi być punkt śpiewana. Te, wiecie, i te góry tam takie, gdzie idziesz do góry, ja tego oczywiście nie zademonstruję, bo nie ma takiej opcji. Ale poszły do góry. To takie, masz wrażenie, że im się skala nie kończy po prostu. No i tutaj ta pani blondynka, czyli chyba Ania Karwan, była po prostu lepsza, ale ogólnie obie się świetnie bawiły, obie tą piosenkę czuły, obie ją wykonały świetnie, kapitalnie i bardzo mi się to podobało. Najlepsze na razie z tych bitew wykonanie. Dobra, kochani, ja was nie będę zanudzał za bardzo. Czekam na komentarze, czekam na to, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście to się zrobi kolejne te bitwy, bo tam jeszcze 6 zostało nam par. Tyle ode mnie, Gumiś i Potęga Wokalu. Siemalo!